Szymon Wojtak urodził się w Miliczu w 1988 roku, ale na stałe mieszka i tworzy w Ostrowie Wielkopolskim i Odolanowie. Ukończył studia pierwszego stopnia, licencjat, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, pracowni profesora Jarosława Kozłowskiego. Od wielu lat zajmuje się malarstwem i tworzy martwe natury, architekturę, postać, abstrakcję, koleż, kociambry, płaszczyzny i szczeliny. Ma dość rozpoznawalny styl malarski na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jego pasja artystyczna rozpoczęła się już w szkole podstawowej, gdzie rysunku uczył go nauczyciel plastyki Krzysztof Rypa. Pierwsza wystawa indywidualna Szymona odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Gimnazjalnej 5. Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży Pędzelek. Potem przyszły kolejne zorganizowane przy pomocy pani Teresy Bulkietowicz i pani Pauliny Dobrzyńskiej. W 1999 roku po raz pierwszy wziął udział we wystawie zbiorowej Ostrów – Moje Miasto. Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ulica Rynek 1. Druga wystawa zbiorowa miała miejsce w Klubie Nauczycielskim Ostrów w 2004 roku. Wizerunek jego obrazów został też ujęty na widokówka z okazji 600-lecia miasta. W 2005 roku otrzymał honorowy tytuł prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Dniu Animatora i Pracownika Kultury za młodzieńczy talent plastyczny. Kilkakrotnie był członkiem jury na kilku konkursach plastycznych dla dzieci. Dorobek twórczy Szymona to lata aktywnych poszukiwań ekspresji twórczej i dość wytężonej pracy. W efekcie powstała kolekcja kilkudziesięciu niezwykle ciekawych tematycznie prac, które artysta zaprezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, nie tylko w mieście Ostrów Wielkopolski, ale także w innych miastach Polski, między innymi Tomaszowie Lubelskim, Dobrzycy, Obrzycku, Kaliszu, Nowy Skalmierzyca, Psara, Łodzi, Poznaniu czy Warszawie, a także poza granicami, w miejscowościach Bitterfeld, Grepin, Karmsow, Walmow i dwukrotnie we Francji, Salon Jesienny w Paryżu. Uczestniczył również w wielu krajowych plenerach artystycznych Ludwikowie, Bralinie, Antoninie. Efekty intensywnej pracy twórczej można również obejrzeć na profilu internetowym portalu społecznościowego Facebook, filmach YouTube, stronach internetowych www.touchart.eu, saciart.artmajer i wielu innych. Najbardziej charakterystycznym i właściwie rozpoznawalnym tematem twórczym artysty są koty, które przedstawia na swoich obrazach w sposób wyjątkowo ciekawy. Prace przedstawiają kociambry i, jak mówi o nich sam artysta, zabawa polega na tym, by każdy znalazł kota na tyle, na ile pozwala mu jego wyobraźnia i kreatywność. Dzieła są różnych wymiarów i kolorów. Nad czasem przeważa czerń i biel lub odcienie szarości, innym razem jest to ciekawe połączenie barw w ramach kontrastu. Od 2011 roku aktywnie i twórczo działał też w Stowarzyszeniu Niezależna Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim u boku znanego ostrowskiego artysty plastyka Krzysztofa Rypy jako asystent kuratora wystaw. Na koncie artystycznych
osiągnięć Szymona zapisany jest udział i prezentacje obrazów w wielu ostrowskich instytucjach kulturalno-oświatowych. Muzeum Miasta Ostrowa, Młodzieżowy Dom Kultury, Galeria Pędzelek, Galeria 33, Forum Synagoga, Ostrowskie Centrum Kultury, Mediateka, Galeria Sztuki Współczesnej, Szkoła Podstawowa Współdzielni Oświatowej Edukator, Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnej Współdzielni Oświatowej, poza tym także innych miejscach użyteczności publicznej, Starostwo Powiatowe, Ostrów Wielkopolski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ostrów Wielkopolski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Stefana Batorego Kalisz UAE Poznań, Restauracja Bistro Brawo Ostrów Wielkopolski. Wystawy indywidualne i zbiorowe, w których uczestniczył i zdobyte osiągnięcia. Rok 2012. Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za wykonany obraz. Laureat Nagrody Prezydenta Uniwersyteckiego Konkursu Plastycznego Ars Universitatis. Wystawa zbiorowa. Centrum Rysunku i Grafiki imienia Tadeusza Kuliszewicza Multi Art Festival Galerii Wystawa Zbiorowa. Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, ulica Wiosny Ludów 17, ceramika unikatowa, pracownia rzeźby Marii Podskarbi oraz wystawa malarstwa czarno-białego, wystawa zbiorowa. Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, ulica Wiosny Ludów 17, alternatywy 33, wystawa zbiorowa. Rok 2013. Wojewódzki Konkurs Bezpiecznie na Wsi, Stop Upadkom, oddział KRUS, Galeria 33, Salon Jesienny w Paryżu, Francja. Rowerowy Ostrów Rewolucja, Galeria 33, ulica Wiosny Ludów 17, Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, alternatywy 33, wystawa zbiorowa. Rok 2014, Salon Jesienny w Paryżu, Francja, 10. jubileuszowa impreza kulturalna organizowana przy współudziale Ostrowskiego Młodzieżowego Domu Kultury i Gminnego Ośrodka Kultury w Sierosiewicach. Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim promująca młodych artystów z terenu Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, ulica Wiosny Ludów, alternatywy 33, wystawa zbiorowa. Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, malarstwo w kolorze. Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski, ulica Królowej Jadwigi, wystawa zbiorowa. Ostrów Artystów Przebędowskiego, wystawa zbiorowa. Rok 2015. Galeria Centralne Oko, Poznań, Garbary. Garbara, 4 razy malarstwo w głąb siebie. Wystawa zbiorowa, Galeria Piecowa, Warszawa, ulica Nowogrodzka, wystawa malarstwa. Galeria Projekt Art, Galeria Sztuki w Porcie Łódź, wystawa zbiorowa. Galeria 33, drugi międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski, plenerowy wymiar sztuki, wystawa zbiorowa. Forum Synagoga, ulica Raszkowska 21, Ostrów Wielkopolski, wystawa zbiorowa. 2016 rok. 9. Powiatowe Biennale Grafiki i Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży, Koci Świat, Młodzieżowy Dom Kultury. Poetyckie listopady 2016, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Prace Szymona Wojtaka, fotografia, Młodzieżowy Dom Kultury, Ostrów Wielkopolski. Rok 2018. Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski, ulica Królowej Jadwigi, wystawa zbiorowa Jacy Jesteśmy. Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, ulica Wiosny Ludów 17,
Alternatywy 33, wystawa zbiorowa. Rok 2019, Mediateka Ostrów Wielkopolski, wystawa kotów, wystawa indywidualna. Wystawa z okazji Dnia Kota w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży Pędzelek, Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrów Wielkopolski, wystawa indywidualna. Forum Synagoga. Wystawa ostrowskim bezdomnym kotom, wystawa indywidualna. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach, wystawa o tematyce kotów, wystawa indywidualna. Wystawa w restauracji Bistro Bravo. Ostrów Wielkopolski. Galeria Sztuki Współczesnej, ulica Królowej Jadwigi, Ostrów Wielkopolski. Wystawa malarstwa, wystawa indywidualna. Plener Ludwików, wystawa zbiorowa. Plener Bralin, wystawa zbiorowa. Plener Altonin, wystawa zbiorowa. Galeria 33, wystawa malarstwa, płaszczyzny i szczeliny, wystawa indywidualna. Przygodzickie Biennale Sztuki. Retrospektywa Hol 2, wystawa zbiorowa, Salon Wielkopolski Czarnków, Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, wystawa zbiorowa, wystawa Odolanów, Martwa Natura, Draperia w Kratkę, wystawa indywidualna, wystawa w Ostrowskim Centrum Kultury, Pejzaże Wewnętrzne, wystawa zbiorowa, Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, ulica Wiosny Ludów, Alternatywy 33, wystawa zbiorowa. Rok 2020, Mediateka Ostrów Wielkopolski, wystawa kotów, wystawa indywidualna, Kiody Grezy, wystawa zbiorowa, 10 Poznański Salon Robinsonada, wystawa zbiorowa. Od wielu lat bardzo aktywnie wspiera rozwój kultury i sztuki w mieście Ostrów Wielkopolski i powiecie ostrowskim, nie tylko tworzą własne dzieła, ale także uczestniczą w wielu rozmaitych wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych, organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami. Choć jest artystą stosunkowo młodym, znają go osoby z lokalnych kręgów artystycznych, władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego i przedstawiciele wielu instytucji kulturalno-oświatowych oraz publicznych. Dodać warto, że poza aktywnym życiem twórczym Szymon okresowo wspiera też działalność wielu aukcji charytatywnych, m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, biorąc w nich czynny udział w lata 2007, 2010, 2013, 2014, 2012, 2018. Jego prace malarskie znajdują się w wielu zbiorach prywatnych oraz publicznych w Polsce i za jego granicą w Niemczech.